Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku w 5 minut o. Chciałbym przybliżyć dzisiaj temat haczyków do metod Federa, które stosuję. Pierwszym zagadnieniem, które ciśnie mi się na usta, jest rodzaj haczyka i jego kształt. W moim arsenale znajdą się różne haczyki. Są trzy podstawowe modele, które używam i które mają swój specyficzny wygląd, kształt oraz grubość. Pierwszym podstawowym modelem haczyka, który jest w moich portfelach z przyponami, jest Titanium Method Feder 504BN. Jest to haczyk typu SEMP. Jest to fajny haczyk z dość cienkim drutem. Są to haki bezzadziorowe, głównie takich używam. Zdarzają się przypadki, gdzie używam tych haczyków z zadziorem. Głównie jest to spowodowane tym, że w łowisku jest masa drobnego leszczyka. Zazwyczaj tak jest u nas na PZW, więc wtedy stosuję haczyki z mikrozadziorem i one też mi się sprawdzają. Kształt jest ten sam, z tym, że model, który używam najczęściej, jest bezzadziorowy, o tym, o którym mówię. Z zadziorem jest to bodajże 503BN. Kształt jest ten sam, posiadają mikrozadzior i też bardzo dobrze chwytają rybę. Dodatkowo, co warto wspomnieć, haczyk, tak jak mówiłem, jest z cienkiego drutu, ale jest w kolorze czarnym, co moim zdaniem na łowiskach komercyjnych, które są łowiskami lekko zamulonymi lub mają ciemne dno, jest dosyć ważne ze względu na to, że haczyk nie wybija nam się na dnie na tyle, żeby ryby mogły go w jakiś sposób zauważyć. Drugim modelem haczyków, który stosuję i sprawdza mi się bardzo dobrze na większości wód, jest to model 501BM, również Robinson Titanium. Są to haczyki, które mają owalny kształt, są delikatnie pod kątem wygięte, co zapewnia nam pewne wcięcie ryby podczas brania. Stosuję je głównie wczesną wiosną, czy tą wiosną ciut późniejszą, ale jeszcze jak woda nie jest nagrzana, te brania są ciut delikatniejsze. Również stosuję je też późną jesienią ze względu na swój kształt. Uważam, że jakoś mi te ryby lepiej wpinają, mam mniej spadów ryb z tych haków, ale to jest kwestia dobrania odpowiedniej grubości żyłki, odpowiedniego bagnetu, o czym też zaraz dopowiem, bo jeżeli już mówimy o haczykach, no to dobrze jest też wspomnieć o tym, jak wygląda mój końcowy zestaw. Do tych haczyków używam najczęściej, jeżeli chodzi o metodę naszych igieł 7 mm. Są to bardzo cienkie igły, mają one długość 7 mm, co czynią je bardzo uniwersalne i możemy wpiąć je w każdą przynętę praktycznie, która jest przystosowana do metod Feder. Ich główną zaletą jest waga, ponieważ no, są bardzo lekkimi bagnetami, więc możemy używać najmniejszych przynęt i będziemy mieli pewność, że te waftersy, które są małe, będą dobrze wyważone i zbalansowane, również jak i te większe, przy odpowiednim doborze i rozmiarze haczyka. Żeby Wam to zobrazować, mogę tak dopowiedzieć, że do małych waftersów staram się używać cienkich igieł ze względu na niską ich wyporność, przy czym stosuję to na różnych haczykach, to już jakby musicie sobie sami dobrać. Mogę Wam podpowiedzieć, że do haczyków, które Wam powiedziałem, i do tych igieł nasze przynęty będą dobrze zbalansowane. Mówimy tu o przynętach 5,8 mm oraz 60 mm. Push stopów używam do zestawów, gdy łowię na bombkę, gdy łowię na pellet wagler lub na sinking bomb i jest konieczność używania kukurydzy w danym momencie. Charakteryzują się tym, że są, można powiedzieć, przezroczyste. Mają dosyć duży otwór na igłę, więc bezproblemowo szybko można nabijać tą kukurydzę poprzez używanie tych push stopów.
No i w przypadku tego, jak mamy nabitą kukurydzę, to nasz spustop staje się mało widoczny dla ryby ze względu na swoją barwę. Żeby skonstruować gotowy przypon, nie może zapraknąć przede wszystkim dobrej żyłki, jaką jest Super Cup. Używam jej w 99%. Jest to moim zdaniem rewelacyjna żyłka, nie jest ona przegrubiona. Ma dosyć mocną wytrzymałość na przetarcia. Uważam, że użycie tych komponentów pomoże Wam w skutecznym odławianiu ryb, więc nic, tylko brać wędki nad wodę, ruszać i próbować swoich sił. Pozdrawiam serdecznie.